Bezrobocie znowu zaczyna bić rekordy. Konfederacja ma wewnętrzny spór, jeśli chodzi o imigrantów. W Sejmie doszło do szarpaniny pomiędzy Nitrasem a Dryblasem. A na koniec zobaczymy szaleńczy rajd rządowej limuzyny oraz jak się z tego tłumaczył poseł. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry i zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, jeżeli film Wam się podoba. A tymczasem zaczynamy pierwszy temat. Gdy na rynku jest zbyt wiele danego dobra w stosunku do zapotrzebowania na nie, pojawia się nadwyżka. Szczególnym przypadkiem jest tutaj praca. Popyt na pracę to inaczej gotowe. Bez pracy we wrześniu było już tylko 5% Polaków. Wynika z najnowszych danych GUS. To oznacza spadek w porównaniu z wrześniem. Tak niskiego bezrobocia nie było od 29 lat. Wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej okazały się zbyt ostrożne. Stopa bezrobocia rejestrowanego zeszła w październiku do poziomu 5% i jest rekordowo niska od 29 lat. Ostatni raz taki wynik był we wrześniu 1990 roku, gdy ministrem resortu pracy był Jacek Kuroń. Ze statystyk GUS wynika, że bez pracy jest około 840 tysięcy osób. Mowa o tych zarejestrowanych w urzędach. W porównaniu z sierpniem ubyło z rejestrów prawie 11 tysięcy bezrobotnych. Z kolei względem października ubiegłego roku liczba osób bez pracy spadła o blisko 97 tysięcy. Prognozy dwunastki ekonomistów ankietowanych przez ISBN News wahały się między 5 a 5,2%, przy średniej na poziomie 5%. Najwięksi optymiści trafili, jak widać, w dziesiątkę. Dobrym danym o bezrobociu nie towarzyszą informacje o wzroście zatrudnienia, przynajmniej w firmach z minimum 10 pracowników. To o tyle ważne dane, że właśnie większe firmy oferują najwyższe płace w gospodarce. Dzisiejsze informacje GUS pokazują jednak, że liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca wzrosła. Było ich w październiku 111 tysięcy, czyli o 700 więcej w porównaniu z wrześniem. Na koniec ubiegłego miesiąca liczba wakatów wynosiła prawie 81 tysięcy. Jednocześnie z miesięczną informacją o bezrobociu GUS podał też dane z badania rynku pracy w trzecim kwartale. Wynika z nich, że zatrudnienie w całej gospodarce wzrosło na koniec września. Najwyraźniej nie w dużych i średnich, ale w mikrofirmach przyjmuje się coraz więcej osób do pracy. Bezrobocie w ujęciu BAEL, czyli z wyłączeniem osób wcale nie szukających zatrudnienia, a tylko korzystających z benefitów statusu bezrobotnego, wynosiło w trzecim kwartale 3,1%. W ten sposób zrównałoby się z bezrobociem w Niemczech. Bylibyśmy wtedy razem z naszym zachodnim sąsiadem europejskim wiceliderem pod tym względem, zaraz po Czechach. Prawdziwych bezrobotnych na koniec września było 532 tysiące, o 16 tysięcy mniej niż 3 miesiące wcześniej i o 130 tysięcy mniej rok do roku. Podkreślenia warta jest informacja, że liczba osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym spadła w ciągu trzeciego kwartału. W skali roku to mniej o 159 tysięcy. Ten wskaźnik dowodzi, że 500+ na pierwsze dziecko nie skłoniło rodzin do rezygnacji z zatrudnienia. Przynajmniej tę statystykę GUS podał uczciwie, bo jak mówiliśmy w tym materiale, no nie za często pali się do tego, aby ujawniać coś niewygodnego dla rządu. No ale w tym przypadku jest przynajmniej czym się chwalić, no bo jak wiadomo, z roku na rok aktywność zawodowa w Polsce rośnie. I to rzecz jasna powinno nas napawać optymizmem, jednak z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że co również podaje GUS, jest coraz więcej miejsc pracy, ale coraz mniej chętnych, a te wszystkie luki wśród wolnych miejsc pracy zapełniają imigranci najczęściej ze wschodu. I co jeszcze ciekawsze, jak pokazują ostatnie badania, Ukraińcy i Białorusini już przestają być w Polsce tańszą siłą roboczą, a są nawet drożsi niż Polacy. O tym mówiliśmy w tym materiale. Ale co już jest największym zaskoczeniem ostatniego okresu, jeśli chodzi o imigrantów, no to na nich zaczyna już się otwierać nawet prawica. Sam Korwin-Mikke się o nich wypowiedział, chce ich przyjmować, ale pod pewnymi warunkami. Dziękuję. Problem nie polega na tym, że zalewają nas imigranci, tylko to, że niewłaściwi imigranci. Oni wcale nie chcą pracować w Bayerische Motorenwerke ani w Aldi. Jeśli przyjeżdżają ludzie chcący uczciwie pracować, to bardzo dobrze. Pod trzema warunkami. Pisze na swoim profilu na Facebooku Janusz Korwin-Mikke, lider partii Korwin, poseł Konfederacji. Korwin-Mikke odnosi się do wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, innego posła Konfederacji, który w rozmowie w poranku rozgłośni katolickich 7-9 powiedział m.in., że to nie jest tak, że rynek pracy ma nam dyktować, co my mamy zrobić ze swoim państwem. My musimy być gotowi swoje państwo prowadzić przy pomocy swoich własnych obywateli. Jeżeli rynek rynek pracy i gospodarka rozwija się bardziej dynamicznie niż sama populacja narodu polskiego zamieszkująca to terytorium polskie, no to wtedy może trzeba po prostu nieco spowolnić tworzenie nowych miejsc pracy, póki urodzi się więcej dzieci, dodał. Podobne poglądy Bosak przedstawił w środowej rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem. Przez kilkadziesiąt lat słuchałem narzekań, że Polacy wyjeżdżają za granicę i zamiast budować Polskę wzbogacają różnych Angoli czy żabojadów. Teraz, gdy przyjeżdżają imigranci, by pracować na nas, to też źle, zauważa Korwin-Mikke. Polityk dodaje, że jeśli przyjeżdżają ludzie chcący uczciwie pracować, to bardzo dobrze. Przedstawia jednak 3 warunki, jakie musi spełniać taka imigracja. Po pierwsze, zdaniem Korwin-Mikkego, imigrantów zarobkowych trzeba traktować jak Włodzimierza Lenina w Szwajcarii czy Polaka w Saksonii w XIX wieku, czyli żadnych zasiłków, stypendiów i w ogóle opieki państwowej. Muszą się utrzymywać sami. Wyjaśnia, dodając, że tacy imigranci nie muszą pracować, mogą ich bowiem utrzymywać krewni zagranicy. Drugim warunkiem jest nieprzyznawanie imigrantów żadnych praw politycznych, jedynie po jakimś czasie zamieszkiwania w jednej miejscowości i nabyciu w niej nieruchomości, prawo głosu w wyborach lokalnych, dodaje. Trzeci warunek przewiduje, że jeśli imigranci zaczną domagać się jakichś praw, należy ich wygnać z kraju. Jeśli próbują organizować demonstracje grożące życiu lub mieniu, strzelać, w razie potrzeby ostrą amunicją, bez wahania, pisze Korwin-Mikke, który przekonuje, że w ten sposób imigranci budowali potęgę, na przykład USA. Ciekawe, jak wyglądałyby Stany Zjednoczone, gdyby ktoś wpadł w XIX wieku na pomysł zmniejszania liczby miejsc pracy, podsumowuje polityk, nawiązując jeszcze raz do wypowiedzi Krzysztofa Bosaka. Niech są duże zasiłki i ja już kiedyś określiłem ich, co mnie kosztowało 3000 euro. No i tak, Krzysztof Bosak stwierdził, że należy ograniczać tworzenie nowych miejsc pracy, aby pozbyć się imigrantów. Tylko co to konkretnie ma na celu i w jaki sposób to robić? Bo przecież sami Polacy wyjeżdżają za granicę właśnie dlatego, że w Polsce jest za dużo miejsc pracy. Więc może i dlatego warto zmniejszyć liczbę etatów, nie zakładać firm i być tylko pracownikami u zagranicznych przedsiębiorców w Polsce, bo może wtedy przynajmniej poradzimy sobie z problemem imigracyjnym. Tylko ci imigranci, i tutaj mówię po prostu o tych uczciwych, którzy faktycznie pracują, nie pobierają żadnych socjali i odprowadzają w Polsce podatki, no naprawdę napędzają polską gospodarkę. Można powiedzieć, że wypełniają lukę po tych ekspertach, Polakach, którzy wyjechali na zachód, aby tak samo jak oni więcej zarabiać. No i oczywiście faktem tutaj jest, że Polacy nie mają za granicą często za dużo do gadania i zazwyczaj nawet na tym samym stanowisku, co taki Holender czy Anglik, zarabiają mniej. Z drugiej strony mamy całkowicie patologiczną sytuację, jeżeli chodzi o imigrację z innych kontynentów, we Francji czy w Wielkiej Brytanii albo Niemczech, bo tam wystarczy zgubić legalne dokumenty, aby ubiegać się o socjal od państwa i nie musieć już w ogóle pracować, bo na nas będą pracować rdzenni mieszkańcy. Dlatego kompletnie nie wyobrażam sobie tego, żeby imigrantom, którzy dopiero co do nas przyjechali, dawać prawa wyborcze i umożliwiać im decydowanie o tym, jak będzie się rozwijał nasz kraj, w którym kierunku pójdzie. Ale jeżeli przyjmiemy aż tak agresywne warunki, o których mówi Korwin, czyli całkowity brak praw wyborczych, nawet jeżeli taka osoba mieszka tu już od bardzo wielu lat, ma tutaj swój dom, swoją rodzinę, uczciwie pracuje, odprowadza podatki i już niewiele ma wspólnego ze swoim krajem, z którego przybyła, no to już jest chyba trochę nie fair. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że to was skrzywdził wasz kraj i powiedzmy siedzieliście te 18 lat w więzieniu za niewinność, ale po wyjściu z niego niestety nie zainteresowały się wami media, więc nie dostaliście nawet z tego tytułu żadnego ważnego odszkodowania, no to wtedy z całą stanowczością jak najbardziej usprawiedliwione jest to, jeżeli swój kraj znienawidzicie. No i jeśli po takiej tragedii życiowej wyprowadzicie się powiedzmy do USA czy do Wielkiej Brytanii i tam założycie rodzinę, kupicie dom i będziecie mieszkać już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, no to dlaczego mielibyście być gorzej traktowani niż Brytyjczyk? Czy naprawdę o tym, jak będzie wyglądało całe nasze życie, powinno decydować wyłącznie to, gdzie się urodziliśmy? Przecież miejsce urodzenia w żadnym wypadku nawet nie zależy od nas. Więc jeżeli ktoś jest uczciwy, pracuje tutaj, ma rodzinę, ma swój dom, płaci podatki, nie popełnia żadnych przestępstw, to dlaczego miałby być gorzej traktowany w naszym kraju, jeżeli kocha nasz kraj, którym jest Polska? Ale imigracja to jest bardzo wrażliwy temat, bo jak wiadomo już po naszych zachodnich sąsiadach można z tym niestety bardzo przesadzić i podejrzewam, że to głównie dlatego jesteśmy też na tym punkcie przewrażliwieni, no bo Jest bardzo cienka granica. A co wy myślicie o takich imigrantach? Mówię tutaj o tych uczciwych, którzy faktycznie pracują i nie pobierają socjalu. Czy powinni mieć podobne prawa jak Polacy? Czy może tak ograniczone, jak mówi Korwin? Czy w ogóle powinniśmy się ich pozbyć? Czekam na waszą opinię, dajcie znać w tej ankiecie i chętnie z wami pogadam w komentarzach. A tymczasem ruszamy już do kolejnego tematu. Niech pan odpowie na pytania, czy pan dostał pieniądze od bracicha. Co pan robi? Kim pan jest? Co pan robi? W środę Marian Banaś przedstawił kandydatów na wiceprezesów NIK, a przy okazji wygłosił kilkuminutowe oświadczenie. Szef instytucji odniósł się do licznych publikacji medialnych na jego temat, a dotyczących krakowskiej kamienicy, którą miał wynajmować braciom K. Kłamie się na mój temat, że jestem powiązany z przestępcami i unikałem płacenia podatków. Sugeruje się, że w naganny sposób zostałem właścicielem nieruchomości i wykorzystywałem stanowisko publiczne do swoich celów prywatnych. Nic z tego nie jest prawdą. Każdy z tych zarzutów to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Mówił Marian Banaś na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Szef Najwyższej Izby Kontroli po wygłoszeniu oświadczenia odmówił odpowiedzi na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy oraz kilku posłów opozycji. Czy pan dostawał pieniądze od braci K inne niż są na umowach? Tak twierdzi Ministerstwo Finansów. Mówił Sławomir Nitras, usiłując przedostać się do Mariana Banasia przez otaczających go członków Straży Marszałkowskiej. Polityk wdał się w przepychankę z jednym z wychodzących razem z szefem NIK mężczyzn, a przez cały czas usiłował uzyskać od Banasia odpowiedź. Pan przyszedł na komisję odpowiadać na pytania, a pan przeczytał oświadczenie i ucieka, mówił. Poseł skomentował szarpaninę na sejmowym korytarzu w rozmowie z Wirtualną Polską. Przepychał mnie, usiłował mnie usunąć z drogi jakiś dryblas towarzyszący panu Banasiowi. Nie wiem, kim jest ten człowiek, relacjonował Sławomir Nitras. Doszło do jakiejś dziwnej sytuacji, bo Straż Marszałkowska powinna reagować. Jest powołana przede wszystkim po to, żeby chronić posłów. Dodał. Natomiast w tej sytuacji Straż Marszałkowska nie zareagowała. Przeciwnie, sprowadzono ją do roli osobistej ochrony prezesa Banasia, stwierdził. O zbadanie incydentu apelował do szefa Straży Marszałkowskiej Michał Szczerba. Nie może być tak, że straż jest wykorzystywana jako prywatna ochrona Banasia na terenie Sejmu. To jest skandaliczne, mówił polityk Platformy Obywatelskiej. Dlaczego pan nie odpowiada na te pytania? Usuwanie Nitrasa przez Dryblasa od Banasia. No tak, straż nie powinna być osobistą ochroną tego ostatniego, ale ochroną wszystkich posłów. Tylko kto tutaj do kogo się pchał, kto do kogo się rzucał? Czy jeżeli sytuacja by była odwrotna, to straż nie zareagowałaby zupełnie tak samo w odwrotnym kierunku? I oczywiście nie bronię tutaj w żadnym wypadku Banasia jako takiego, tylko mówię o zachowaniu straży, która zachowała się chyba tak jak powinna. Bo co do samego Banasia, no to niestety takie oświadczenie raczej nie wystarczy. No, zajmuje takie stanowisko w państwie, że nie powinien się przede wszystkim bać niewygodnych pytań, a co ważniejsze, no wyjaśnić wszystko tak, żeby nikt już nie miał żadnych wątpliwości. A powiedzenie, że on nie ma z tym nic wspólnego i to sobie jest ściema. A co do pana Nitrasa, no to naprawdę nieodpowiedzialne zachowanie. Bo co jeżeli ten strażnik czy policja pomyśleliby, że ma przy sobie powiedzmy nożyczki szkolne do papieru? Tak, tutaj nawiązuje do sytuacji z Kalisza, która była tragiczna, ale tutaj w tym przypadku raczej nie mielibyśmy z tym do czynienia, bo tu nie chodziło o normalnego chłopaka z bloku, tylko o posła. Ale skoro zaczęliśmy już mówić o posłach i o nożyczkach, no to przejdźmy do tematu, który faktycznie te nożyczki, jeżeli macie je w kieszeni, wam otworzy. Zobaczmy, jak można szaleć sobie rządową limuzyną. Panie Michale, wiele można przeczytać na temat pana podróży autostopem. Czy to jest pana zamiłowanie i na taki sposób podróżowania pan preferuje? Samochód, którym podróżował Michał Woś, mknął 180 km na godzinę na drodze z ograniczeniem do 90. Jak twierdzi minister, zwracał uwagę kierowcy, by zwolnił. Taka szybkość jest absolutnie niedopuszczalna, przyznaje polityk. Szaleńczy rajd rządowego samochodu po Warszawie opisuje fakt. Jak czytamy, auto, którym podróżował minister Michał Woś, jechało prawie 180 km na godzinę po drodze z ograniczeniem do 90. Ponadto pojazd miał jechać buspasem. Woś powiedział Faktowi, że sam nie lubi szybkiej jazdy. Taka szybkość jest absolutnie niedopuszczalna. To nie był kierowca, z którym na co dzień jeżdżę zgodnie z przepisami, tylko zastępczy, z którym jechałem po raz pierwszy. Zwróciłem mu uwagę, żeby zwolnił, skomentował minister. Woś powiedział dziennikarzowi, że poprosił dyrektora generalnego ministerstwa, by już nigdy nie przydzielał mu takiego kierowcy. Bezpieczeństwo to podstawa, ale także komfort pracy. W trakcie jazdy czytam dokumenty i pracuję na tablecie. Dlatego nie jeżdżę szybko. Współpracuję z kierowcami od prawie 4 lat i wcześniej nigdy nie miałem takiej sytuacji, twierdzi szef resortu. Rzeczywiście jest to dosyć specyficzny sposób zwiedzania świata. Prośba o nieprzydzielanie tego kierowcy to chyba zbyt mało. No, takim minimum powinno być zwolnienie go z pracy, no ale lepiej w każdym razie powiedzieć zawsze, że to nie nasza ręka zrobiła coś złego. Tak jak TW Bolek w jednej z naszych animacji, do której link macie o tutaj. A jak było naprawdę, no niestety tego chyba nigdy się nie dowiemy, ale osoba na takim stanowisku raczej powinna wiedzieć, jak zwrócić komuś uwagę, aby ten posłuchał. No, nawet moja teściowa potrafi. A na koniec drętwy suchar. Dlaczego Maciek nie odpisuje na stare wiadomości na Instagramie? Bo jest na bieżąco. Tego drętwego suchara podesłał mi Homal na Instagramie, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Maćka. A jeśli Ty też chcesz dostać swoją złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchara w wiadomości prywatnej u mnie na Instagramie. Link do Insta masz rzecz jasna w opisie oraz tutaj Ci go wyświetlam. Ja tymczasem się już będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!